niedawno napisałem post, o FIFA i chciałbym teraz z wami o tym pogadać, bo no po prostu oj FIFA, co ty narobiłaś? Także mam nadzieję, że taki materiał wam się spodoba. Trochę mi słońce wali w ryj, także zjadę sobie na stację, kupię jakąś wodę i możemy jechać dalej. Dobra, mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Pojedziemy sobie i będziecie mieli taką perspektywę na mnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale o czym mówię? Na pewno, może nie większość z was. Spora liczba osób z was widziała ten post, gdzie wypowiedziałem się w nie najmilszych słowach o FIFA 20, a grze, w którą gramy wszyscy jakby razem, together i jakby no na tym opiera się kanał, tak? FIFA 20 i ogólnie na tym opierał się kanał, a i zwłaszcza streamy, no bo teraz jednak na streamach przechodzę w Call of Duty i powiem wam szczerze, sprawia mi to niesamowitą radość, granie w Call of Duty, a jakby widzę, że ilość osób, która wciąga Call of Duty jest spora. Jeżeli w ogóle, taka szybka reklama, jeżeli chcecie oglądać streamy, to zapraszam na Facebooka. Wiem, że Facebook tak samo jak FIFA na razie gówno robi, za przeproszeniem, bo niestety tak jest. Jestem partnerem tej platformy, ale na razie niewiele się zmienia w pozytywnym sensie. Jeżeli jakby Facebook jakby ma ogromną ilość pieniędzy, którą źle inwestuje moim zdaniem, bo inwestują na razie w nas, jako twórców i chcą, żebyśmy przyciągnęli jak największą ilość osób, a dzieje się tak, że nie inwestują w platformę tych pieniędzy, co powinni zrobić od razu na początku i dopiero jakby twórców zapraszać. Wiem, że większość z was nie chce się reklamować imieniem, nazwiskiem na Facebooku i to jest słabe i przez to ludzie nie chcą przejść na Facebooka i oglądać tam i na przykład jest ciężko oglądać, nie ma apki, a jak jest apka, to zmienia tylko kolor, jakby no jest dużo rzeczy do poprawy, czat i tak dalej i tak dalej i jestem na platformie rok i niby są jakieś poprawki, ale są one naprawdę niewielkie, ale nie o tym miałem mówić, bo znowu, ale no jakby tam streamuję, tam codziennie możecie mnie oglądać Call of Duty, FIFA w weekendy i tak to na razie wygląda. Wracamy do FIFA. Także wracamy do FIFA i zeszłego weekendu Food Champions, kiedy spora liczba osób wróciła do FIFA, no bo wiecie, tocy za elitę i tak dalej, i tak dalej. Też bardzo napaliłem się, żeby wbić tą elitę, no bo jednak jestem graczem elity 3, może czasem 2, zależy jak się gra, jak to wiecie idzie. No i chciałem zagrać i powiem wam, to co się działo w ten weekend, to przechodzi ludzkie pojęcie. Teraz pokażę wam jedna po drugiej akcji, co się działo. Będę wam pokazywał te akcje, a będziecie mieli mój voiceover. Pierwsza akcja, którą właśnie teraz widzicie na ekranie, to jest to, kiedy przeciwnik dośrodkowuje, ja w ten mecz w ogóle wygrałem. Przeciwnik ma dośrodkowanie, piłka odbija się od barku Varana, po czym przechodzi przez środek ręki Courtois i przeciwnik dostaje na dalszym cupku piłkę chyba do Figo, a ten do pustej bramki wbija piłkę. No, to była bramka chyba na 2-1 albo 2-2. Ten mecz wygrałem 4-2 bądź 5-2, no nie wiem, jakby nie zapamiętałem tego, w każdym razie mecz był wygrany. I tyle, ale to był błąd, który mógł spowodować, że jeżeli wkurzyłbym się na to i wyszłoby tak, że przeciwnik by wygrał, no to błąd gry doprowadził do tego, że przegrałem mecz, bo to też, wiecie, no jednak strata bramki. Po czym przychodzi drugi mecz, gdzie w 5 minucie jest ta akcja, gdzie wydaje mi się, że coś niedobrego się wydarzyło w tej akcji, kiedy zobaczyłem sobie powtórkę, mecz przegrałem, koniec końców, to okazuje się, że bramkarz wybronił tą piłkę, chociaż tak naprawdę jej nie dotknął i nawet nie był blisko wybronienia tej piłki, co widzicie na ekranie. Jakby jak mogą się dziać rzeczy w grze e-sportowej takiej? Jakby dodatkowo odbitki, przebitki, no po prostu to jest hit. To jest hit, co się dzieje. Ja wiem, jak przeczytacie cały post na Facebooku, ja wiem, że jestem hipokrytą, bo dalej będę grał w FIFA, kupię FIFA 21, kupię PlayStation 5 i FIFA 21 na nową generację, ale obiecuję, nigdy sam nie kupię FIFA Pointsów. Jeżeli dostanę je od EA czy coś, jeżeli będą chcieli, żebym promował FIFA Pointsy, czyli oni mi dadzą FIFA Pointsy, ale ja będę musiał dać, że sponsorowane przez EA, nie będzie takiego materiału. Obiecuję, że nie wezmę FIFA Pointsów od nich nigdy.
jakby jeżeli dostanę z jakichś innych źródeł, nie wiem, ktoś wyśle mi donate, masz tutaj 300, tam 400 zł i są tacy wariaci i powiedzą, otwórz za to paczki, okej, nie ma problemu, twoje pieniądze, chcesz, żebym ja na swoim kanale otworzył za to paczki, nie ma problemu, ale nie będę tego promował, w żadnym wypadku. Tego rodzaju, że FIFA nie ma konkurencji. Jakby, ja rozumiem, jest Pro Evolution Soccer, ale Ultimate Team po prostu zżera My Club i no trzeba o tym powiedzieć, gameplay FIFA jest bardziej płynny, jakby mniej drewniany niż w PS-ie. Ja wiem, że teraz zwolennicy PS-a przyjdą i powiedzą tak, ale w PS-ie to bardziej realistycznie wygląda. Ja wiem, ale ja chcę się bawić arcade'owo bardziej i niestety mimo wszystko gra płynnie wygląda u produktu EA Sports i to jest smutne. Nie ma gry, która zawalczyłaby jak równy z FIFA i niestety FIFA ma monopol na grę tego typu, co doprowadza do tego, że oni nie muszą jej tak mocno poprawiać. Rynek też w Ultimate Team, bo to jest główny tryb, w który gramy, się wysypuje co chwilę, a jakby ceny piłkarzy tak skaczą, tak się różnią, że nie ma sensu dłużej trzymać coś w klubie, bo zaraz te ceny spadną. EA sobie dodaje zawodników na rynek transferowy, nie wiem czy już to robią, kiedyś tak robili, możliwe, że teraz też tak robią. Jakby no, rządzą graczami i to jest smutne, te odbitki, to, że grasz jeden mecz z przeciwnikiem dobrym i czujesz, że masz kontrolę nad swoimi zawodnikami i ten mecz jest taki wyrównany, po czym grasz z kolesiem, który gra, czujesz wyraźnie, że koleś gra słabiej, używa mniej trików, mniej dragbacków, używa czegoś, co po prostu w tej chwili nie powinno działać, ale ma złote, zwykłe karty i nagle mecz staje się nie do wygrania, przeciwnicy grają lepiej pressingiem, twoi zawodnicy źle podają, podajesz nie tam, gdzie chcesz i wiesz, że ty nie masz wpływu na to. Ja się pytam, jak? Jak w grze możesz tak różnić się mecz od meczu? Grasz mecz, gdzie czujesz wszystko zajebiście, po czym grasz mecz, gdzie nie potrafi twój zawodnik, który ma powiedzmy 90 oceny ogólnej i podania na 95, nie potrafi na blisko podać piłki w 6 minucie meczu, gdzie nie jest zmęczony. Jakby, what the fuck? Nie wiem, jakby moje wywody teraz nie sprawią, że FIFA stanie się lepsze. Ja wiesz, że dałem teraz tytuł coś w stylu, wiecie, clickbaitowy, że to koniec, czy coś takiego, żebyście poklikali, ale ja chcę w komentarzu przeczytać wasze opinie na temat tego produktu. Według mnie, gameplayowo, FIFA 20 jest najgorszą grą, jaka wyszła od FIFA, od kiedy jest Ultimate Team. Same eventy niektóre, czy design kart, to jest design kart, kurwa, to jest najlepsze, na co możemy zwrócić uwagę w tym roku. Najlepsze. Design kart, grafik jest świetny, te designy kart są świetne, ale tych eventów też jest pierdeliard, chociaż zaraz jak nie ma eventów, to jest mówione, że nic się nie dzieje w FIFA. No i tyle, moim zdaniem w ogóle wydawanie na FIFA Points kasy, ja wiem, że to nie miało wcześniej sensu, tylko miało sens w moim stylu, czy te jak inni youtuberzy wydawali, bo wtedy możemy dawać wam inny content, lepszy, do którego nie macie dostępu czasami, gracze, do których nie macie dostępu. Ale ja mówię, ja stwierdziłem, że FIFA Points już nie będę wydawał, ta gra na to po prostu nie zasługuje. Ja wolę sobie kupić skina w Call of Duty, który nic mi nie da, ale ja będę miał pewność, że ta gra się rozwinie i na razie są bugi, na razie gra jest w fazie beta, ale sprawia mi niesamowitą radość, kiedy gram z ekipą, kiedy się śmiejemy, kiedy wygrywamy mecze, przegrywamy, walczymy, wydarzą się jakieś głupie akcje. Naprawdę sprawia mi fun. FIFA, kiedy przychodzę do niej co weekend, bo chcę teraz pograć w weekend, FIFA nie sprawia w ogóle mi fanu. Jakby nie mam w ogóle, ja wchodzę do gry i naprawdę odechciewa mi się. Ja liczę, że przy PlayStation 5 coś się zmieni w tej firmie, chociaż przez to nigdy nic nie wiadomo. Nie wiem, czy w ogóle z 5% z was dotrwało do tego momentu, ale chciałbym poznać waszą opinię na temat FIFA. Jakby, co można zrobić z tą grą i jakie były wasze odczucia, czy bo na przykład kiedy napisałem post i paru z was tam się odezwało, to napisało, że przestało już grać, że graliście, ale już nie gracie. No i po prostu chciałbym przeczytać waszą opinię, ja się też podzieliłem tym i dam tytuł to koniec, bo to koniec wydawania na hajsu na FIFA Points przeze mnie. Ja byłem osobą, która na polskim YouTube była jedną z tych, która wydawała co roku najwięcej, jak najwięcej pakowała FIFA Points w tą grę. Od teraz to się kończy. FIFA 21 zacznie się dla mnie Road to Glory.
będę, jeżeli miałbym na coś wydawać FIFA Pointsy, to byłoby to prawdopodobnie drafty, ale też tego nie będzie. Będę robił sobie, spędzał czas na live'ach tradując, kupując taniej, sprzedając drożej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiem, że pogadałem sobie z 10 minut, ale mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodoba. Niedługo nowy komputer, w sensie ja ten komputer już miałem mieć, ale nie wiem, kiedy ten materiał wrzucę. Możliwe, że jakiś piątek, sobota na weekendzie. Natomiast w przyszłym tygodniu powinienem mieć nowy komputer, więc jakość na streamach, jeżeli chodzi o Call of Duty, powinna pójść w górę i mi sama przyjemność z gry powinienem mieć większą. Więc nie wiem jak z audio, mam nadzieję, że dobrze, bo nie wziąłem ze sobą mikrofonu, który podpinam do iPhone'a, ale nie istotne. Chodźcie. To jest droga na Szczecin. Lecimy na Szczecin. A no co? Umyję Was trochę. Aj, płynność jeszcze się kończy. No i co? I tyle. Mam nadzieję, że będziecie wbijali na streamy, że się nie odwrócicie ode mnie. Ja chcę tworzyć więcej materiałów na YouTubie, ale muszę się zastanowić, jak ugryźć FIFA i materiały na YouTuba, żeby to dobrze wyglądało. W sensie, żebym ja chciał i żeby Wam się chciało oglądać coś z FIFA. Bo jak wyjdzie nowy komp, na pewno z 2-3 razy w tygodniu będę wrzucał najlepsze gierki z Call of Duty Wam na YouTuba. Jeżeli Wam się to spodoba, czy nie, nie wiem, będę wrzucał z gierki, z ekipą, solo. Jeżeli będzie po 20, 10 tysięcy wyświetleń, ja to będę zostawiał. Tyle. Mam nadzieję też, że oglądacie mnie na Kanal Plus Sport. Czwartek, piątek, sobota i w niedziela o 21:00-21:30 jest Kanal Plus Sport Ekstraklasa Cup, gdzie komentuję z najlepszymi komentatorami z Kanal Plusa, co w ogóle na to, że ja zacząłem komentować w styczniu, pierwszy mecz swój skomentowałem, a w maju już komentuję z takimi komentatorami mecze w FIFA, to dla mnie to jest coś niepojętego. Jeżeli byłoby takie coś jak wiem, że co roku jest komentator roku, to chciałbym się zgłosić tam w tym roku i zobaczyć jakby jak na tle wszystkich to ma, ale zobaczymy, jakby debiut roku, może coś takiego, fajnie by było coś. Chcę w tym kierunku się rozwijać. No i to tyle. Dobra, skończyłem gadać, taki vlogo gadane bardziej do kamery, ale spoko, jakby będę Was zabierał częściej i tak z Wami rozmawiał, bo co mi zostało na tym YouTubie. To by było na tyle. Jadę na Szczecin, oby bezpiecznie. Trzymajcie się wy bezpiecznie. Dajcie znać, co sądzicie o tym produkcie zwanym FIFA 20. Elo, you.